W tym wydaniu AVIT News technologiczne trendy roku 2026 Eryka Badu i system Lacustik L2 sztuczna inteligencja na SI 2026 nowy system audio na basenie na Litwie jak Disney wykorzystuje projektory Samsung na Hockenheim Ring najdłuższy na świecie LED to już 168 wydanie AVIT News czyli informacja wiedza biznes. To pierwsze wydanie. W nowym roku wszystkiego najlepszego. Zostańcie z nami. Jak wiadomo, firmy w Polsce stopniowo odchodzą od pracy zdalnej i pracy w systemie hybrydowym. W związku z tym mobilna praca wchodzi w kolejny etap rozwoju. Firmy i instytucje publiczne coraz częściej korzystają z urządzeń IT poza domem, ale i poza biurem, w terenie, w samochodach i w trudnych warunkach. Dlatego w 2026 roku kluczowe będą trzy obszary: AI, modele usługowe oraz cyberbezpieczeństwo. Firma Panasonic Toughbook wskazuje, jakie zmiany będą miały największy wpływ na sektor mobilny IT. AI coraz częściej realnie pomaga pracownikom w terenie, analizuje dane, automatyzuje raporty i podpowiada kolejne kroki. W tym roku takie funkcje staną się standardem. AI będzie wspierać serwis techniczny, logistykę i służby ratunkowe. Także wtedy, gdy dostęp do sieci jest ograniczony, coraz większą rolę odegra przetwarzanie danych bezpośrednio na urządzeniu. Samochody i samochody służbowe, nie tylko prywatne, coraz częściej będą pełnić rolę mobilnych biur. Urządzenia IT będą wykorzystywane do nawigacji, obsługi zleceń i komunikacji w czasie rzeczywistym. W kolejnych latach samochody będą jeszcze lepiej doposażone, w większe ekrany, stabilniejszą łączność oraz narzędzia wspierane przez AI. To szczególnie ważne dla służb ratunkowych, policji oraz ekip technicznych. Urzędy i służby publiczne również coraz częściej korzystają z mobilnych technologii. Chodzi nie tylko o sprzęt, ale także o stabilne wsparcie i jasne zasady serwisowania. W 2026 roku w codziennej pracy pojawi się więcej rozwiązań opartych na IoT, na dronach i zintegrowanych systemach operacyjnych. Jednak bezpieczeństwo danych i niezależność technologiczna zyskują najbardziej na znaczeniu, dlatego coraz więcej organizacji zainteresuje się rozwiązaniami open source. Systemy takie jak Linux są postrzegane jako bezpieczne i przewidywalne. Urządzenia certyfikowane do pracy z tymi systemami łatwiej wdrożyć w środowiskach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa. Unijne regulacje, takie jak np. NIS2 i Cyber Resilience, Akt wprowadzają wyższe standardy bezpieczeństwa. Dotyczą one także urządzeń mobilnych. Firmy muszą zwracać uwagę na aktualizacje, certyfikaty i mały cykl życia sprzętu. Mobilna IT przestaje być dodatkiem, staje się kluczowym elementem zgodności z przepisami i taki będzie ten rok. Firma Audio Plus opublikowała niedawno materiał na YouTubie opowiadający o kulisach produkcji koncertów Eryki Badu, które odbyły się na przełomie października i listopada w Gdyni. Firmą odpowiedzialną za dostarczenie systemu nagłośnieniowego był Krupski Sound, zaś projektem systemu i jego konfiguracją zajął się Krzysztof Polesiński z firmy Airpol Sound and Light. Należy podkreślić, że koncerty zostały nagłośnione przez firmę Krupski Sound przy pomocy systemu liniowego L2 od firmy Lacustics. Podczas największego na świecie wydarzenia Pro Audio Video, czyli Integrated Systems Europe 2026 w Barcelonie, które odbędzie się już za miesiąc, pojawi się wybitna ekspertka od sztucznej inteligencji. Sol Rashidi jako keynote speaker. Pojawi się ona na scenie Fira de Barcelona dokładnie w środę, 4 lutego o godzinie 16. A jej udział związany jest z tematem tegorocznego ISE. Push Beyond. Wykład Sol Rashidi poświęcony będzie AI, które jest już nie tylko modnym słowem. Opierając się na swoim niezwykle bogatym doświadczeniu, nakreśli ona, jak ocenić inicjatywę AI i chronić swoje dane, siłę roboczą i przewagę konkurencyjną. Jako pierwszy na świecie dyrektor do spraw sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw w 2016 roku, Sol Rashidi kierowała inicjatywami AI. W firmie Sony Music i w ST Lauder. Zanim przeniosła się do Amazon jako dyrektor techniczny tej firmy. Jest autorką bestsellerowej książki ją AI Survival Guide”, która jest wymieniana jako jedna z 50 najlepszych książek AI na świecie. Do tej pory Sol uczestniczyła w trzech sesjach TEDx z ponad milionem wyświetleń. Oprócz swojej pionierskiej działalności Sol opracowała „The Human Amplification” indeks, czyli nowy sposób pomiaru, aby określić, jak dobrze firmy wzmacniają swój biznes i siłę roboczą za pomocą AI. Sol Rashidi odegrała również kluczową rolę w rozwoju i uruchomieniu. Słynnego Watsona IBM w 2011 roku. Zarówno jako praktyk, jak i dyrektor zdobyła wyróżnienia, takie jak 50 najpotężniejszych kobiet w technologii, 100 najlepszych liderów myśli AI oraz 100 najlepszych liderów danych i analityki. W linku dołączonym do tych newsów znajdziecie formularz rejestracyjny na wykład Sol Rashidi podczas ISI 2026 w Barcelonie. W odnowionym basenie Kaunas w Silajniai na Litwie firma Modulit Solutions, we współpracy z GB Systemos, wdrożyła zaawansowany system audio Atlas IED Atmosphere, który gwarantuje wyraźne i zrozumiałe komunikaty głosowe, wysokiej jakości muzykę w tle i niezawodne działanie, nawet w warunkach takich, jakie panują na basenie. Nowy system zapewnia zrównoważony, wysokiej jakości dźwięk. W całym obiekcie od głównego basenu po recepcję i strefę spa. Dzięki inteligentnemu podziałowi na strefy dźwiękowe, personel może łatwo zarządzać poziomami głośności, niezależnie w każdej strefie. Baseny stanowią wyjątkowe wyzwanie pod względem akustycznym i środowiskowym: wilgotność parawodna i ciągły hałas. Dlatego instalacja obejmuje m.in. głośniki sufitowe Atlas AED i oraz głośniki ścienne z serii AS. Przystosowane do pracy w każdych warunkach pogodowych. Firma Walt Disney Imagineering opracowała techniki projekcyjne, które umożliwiają nową technologię mapowania twarzy w celu wyrenderowania bardziej realistycznych obrazów dla celów produkcji, np. filmowej. Wykorzystanie przez tego giganta rozrywkowego projekcji i zaawansowanej technologii kalibracji. Zostało niedawno zaprezentowane na YouTube w odcinku Badania i Rozwój z serii We Call It Imagineering. Projekcja jest starannie odwzorowana na wyrzeźbionej powierzchni twarzy, zapewniając idealne wyrównanie każdej cechy. Technologia ta pozwala tworzyć emocje i tekstury, które były niemożliwe z mechanicznymi twarzami. Zaawansowane techniki cieniowania ożywiają tekstury i zmarszczki skóry, a oprogramowanie systemu może dynamicznie zmieniać właściwości materiału, tak jak na przykład skóra błyszcząca od potu. Blizny na twarzy mogą być dodawane cyfrowo w czasie rzeczywistym bez konieczności demontażu głowy i fizycznej Modyfikacji. Sercem tej technologii jest korona z osadzonymi znacznikami AR. Znaczniki AR są odbierane przez kamery kalibracyjne, które przekładają te znaczniki w świecie fizycznym na te same pozycje w cyfrowej sferze projekcji, idealnie je dopasowując. Firma LG pokaże pierwszy na świecie 27-calowy monitor 4K OLED z częstotliwością odświeżania. 240 Hz podczas targów CES 2026, które będą się odbywać od 6 do 9 stycznia w Las Vegas. Nowe monitory OLED firmy LG będą wyposażone w technologię znacznie zmniejszającą zniszczenia wizualne, takie jak np. krwawienie kolorów i frędzle, nawet przy bliskiej odległości oglądania. Nowy monitor będzie pierwszym na świecie, który osiąga częstotliwość odświeżania 240 Hz. A ta wysoka częstotliwość to nie tylko zapewnienie optymalnej wydajności w grach pierwszoosobowych i innych aplikacjach, które wymagają szybkich przejść ekranu, ale to również zoptymalizowany dla systemów operacyjnych, takich jak Windows i silników renderowania czcionek, sposób zapewniania. Doskonałej czytelności tekstu i wysokiej dokładności kolorów. Firma Samsung wyposażyła jeden z najbardziej znanych torów wyścigowych na świecie w kompleksowy ekosystem Digital Signage. Przez ostatnie dwa lata wyświetlacze LCD Samsung były instalowane na terenie 97-hektarowego toru Hockenheimring w Niemczech. Wszystkie wyświetlacze są centralnie zarządzane za pomocą oprogramowania do Digital Signage firmy Samsung – Magic Info Cloud. Sam tor Hockenheimring od momentu otwarcia w 1932 roku jest punktem orientacyjnym międzynarodowego sportu motorowego. Organizując historyczne wyścigi motocyklowe, mistrzostwa Deutsche Tourenwagen Masters – Międzynarodowe niemieckie mistrzostwa motocyklowe i wiele wyścigów Formuły 1. Poza sportami motorowymi, miejsce to zaprasza też na koncerty i imprezy firmowe, przyciągając do 700 tysięcy gości każdego roku. Wewnątrz powierzchni tego toru jest centrum powitalne o powierzchni 360 m2. Gdzie znajduje się 18 monitorów LCD Samsung zapewniających aktualne informacje o wyścigach, o sprzedaży biletów oraz informacje na temat historii tego toru. Dwa monitory 55 calowe z serii OMND są umieszczone w witrynach sklepowych, dostarczając ultrajasne treści widzom na zewnątrz, a zachowując jednocześnie zmniejszoną jasność dla widzów wewnątrz sklepu. Dodatkowe wielkoformatowe ekrany 98-calowe. Witają gości przy wejściu. Galeria handlowa Bombi w Gorycji w Italii, zainstalowała zakrzywiony wyświetlacz LED zawierający aż 148 milionów pikseli, który tym samym stał się najdłuższym na świecie wyświetlaczem LED. Galeria Bombi po remoncie została ponownie otwarta 16 grudnia i przekształciła proste przejście dla klientów we wciągające doświadczenie sztuki digital art, znane jako DAC. Wyświetlacz LED ma tam 100 metrów długości i ponad 9 metrów szerokości, o piczu 2,5 mm i rozdzielczości 40 tysięcy na 3700 pikseli. System zawiera 3700 szaf LED. 14800 płytek znano powłoką, 34 konwertery światłowodowe, 11 11000 metrów okablowania sieciowego, 6000 metrów okablowania światłowodowego. Infrastrukturą zarządza 5 profesjonalnych stacji roboczych i 20 sygnałów wideo 4K. Inauguracyjna prezentacja artystyczna została stworzona w tym przejściu przez światowego artystę cyfrowego Refika Anadola którego zapewne już znacie z poprzednich edycji Integrated Systems Europe w Barcelonie. Tym razem jego prezentacja będzie celebrować miasto Gorycję, miasto włoskie, które będzie jedną z tegorocznych europejskich stolic kultury. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. Z okazji nowego roku życzę wam samych udanych transakcji, świetnych realizacji i ciągłego rozwoju na polskim rynku pro audio video. Udanego tygodnia. Cześć!